Czy zastanawiałeś się, jakie są najrzadsze Pokémony w Pokémon GO w roku 2024? Oczywiście, że nie, ale interesuje Cię, jak je zdobyć. I o tym w tym odcinku. Zapraszam! Gimmighoul. Ten Pokémon jest dosyć kluczowy pod każdym względem, bo jego premiera oczywiście też jest włączona z gry, tak? Oczywiście była to w przypadku Meltana i Melmetala. I tutaj Gimmighoul, jak i też Golden Ego, jego finalna ewolucja, jest dobra zarówno na rajdy, jak i też na PvP. Także tutaj interesujące jest, ale też ciężko go zdobyć. O czym mowa? Gimmighoul jest też powiązany, tak jak Vivillon, z pocztówkami. Jednakże te pocztówki musimy wysłać do Pokémon Scarlet i Violet. Na chwilę obecną innej opcji nie ma. Spodziewamy się, że będzie inna za jakiś rok. Istnieje możliwość, ale na chwilę obecną jest tak kluczowo wszystko ogarnięte wokół rozgrywki w Pokémon Scarlet i Violet, i żeby zachęcić graczy z Pokémon GO do konsol, tak a nie inna forma została przyjęta jako główna, żeby pozyskać konkretne ciekawe Pokémony. Unikalną rzeczą jest to, że by go ewoluować, nie trzeba mieć tylko cukierków, ale trzeba mieć konkretne złote monety, które zdobywa się poprzez oczywiście te wymiany na pocztówkach i łapiąc Pokémony, jak i też kręcąc lury, pokestopy na lurach złotych. Sporo tego się nałożyło, ale jest to ciekawa mechanika. Jak jeśli go chcemy złapać, to przede wszystkim musimy tutaj wysłać pocztówkę dowolną do Pokémon Scarlet Violet. Włączymy oczywiście Pokémon Scarlet lub Violet z naszą grą i później wysyłamy pocztówkę dowolną do właśnie naszej gry, kiedy oczywiście jesteśmy w trakcie rozgrywki. Jednak należy pamiętać, że tylko raz możemy konkretną pocztówkę wysłać. 40 razy tej samej pocztówki nie wyślemy, także musimy kręcić pokestopy codziennie i wysyłać różne. I w momencie, kiedy wysyłamy taką pocztówkę, otrzymujemy coinbaga. Coinbag jest to coś podobnego do incensa i w momencie, kiedy go używamy, trzeba chodzić, żeby nam się pojawił nasz Gimmighoul i można go łapać. W momencie, kiedy łapiemy Gimmighoula, jego samo złapanie również pozwala nam zdobyć te coiny, te złote coiny, które oczywiście pozwalają nam na jego ewolucję. I to, ile zdobędziemy coinów, zwykle zależy od tego, w jaki sposób go zdobiemy. Czyli jeżeli go zdobędziemy na beznajsy nawet, to mamy szansę zerową na zdobycie coinów, a jeżeli będziemy łapać go na excelencie, to będziemy mogli zdobyć większą ilość coinów, która pozwoli nam na szybsze ewolucje tego Pokémona. W momencie, kiedy przez 5 dni wyślemy 5 takich, oczywiście w różnych dniach, przez 5 dni, jeżeli będziemy wysyłać pocztówki codziennie, będziemy mogli zdobyć Golden Lura. Golden Lure oczywiście jest darmowy, bo oczywiście to jest efekt tego, że wysyłamy codziennie nasze te lury. I w ten sam sposób oczywiście możemy zaaplikować na Pokestop dowolny lur złoty i poprzez kręcenie Pokestopa przez pół godziny, co te 5 minut, możemy mieć szansę na spotkanie Gimmighoula, który jest rzadki i ciężki przede wszystkim do zdobycia, bo ma czerwoną obwódkę i jest, no, zwykle ucieka. A kręcąc Pokestopa zdobywamy od 2 do nawet 10, a nawet 15 bodajże Golden Coinów. Bardzo interesujące. I każdy może z tego korzystać, nie tylko ta osoba, która go ma. I tak wspomniałem, jest to Pokémon bardzo dobry na PvP, jak i też na PvE. Tyle z mojej strony, zostawcie lajka, komentarz i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, heja!